czasie ferii zimowej kwali MCS-u przy ulicy Parkowej odbywała się kolejna edycja zimowego turnieju piłkarskiego, czyli zmagań dziecięcych i młodzieżowych w piłce nożnej. Jeżeli mówimy o piłce nożnej młodzieżowej we Wrocławiu, to od razu przychodzi na myśl osoba trenera Tadeusza Pawłowskiego i właśnie z dyrektorem sportowym Akademii Piłkarskiej Śląska będziemy dzisiaj rozmawiać. Zimowy turniej piłkarski, kolejna edycja. Chyba można powiedzieć, że kolejna edycja zakończona sukcesem. Tak, oczywiście. Przede wszystkim, co jest bardzo fajne, masowość. Co jest bardzo fajne, mile spędzony czas na hali. Dzieci i młodzież w różnym wieku, wiele nowych przyjaźni. No i myślę dalej popularyzacja piłki nożnej we Wrocławiu. Bardzo cieszę się, że takie turnieje się odbywają. I ja również mam zaszczyt już trzeci raz w turnieju organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu uczestniczyć. Czy trener piłkarski powinien też być w jakimś stopniu wychowawcą? No bo zajmujemy czas dla dzieci, żeby dzieci nie miały zajęcia na feriach, czyli poniekąd tutaj troszczymy się o ich de facto wychowanie, prawda? Tak, oczywiście. To nie tylko jest praca na boisku i szkolenie typowo piłkarskie, ale właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli przede wszystkim kształtowanie osobowości młodego piłkarza, żeby po prostu właśnie swoim zachowaniem na boisku i poza boiskiem dawał przykład innym, żeby uczył się również, kiedy może wynik niekorzystny jest na boisku, też umieć ten wynik jeszcze odwrócić, bo to jest wszystko możliwe w piłce. Także wiele, wiele korzyści nie tylko wychowawczych na boisku, ale również poza nim. Kolejny rok, rozmawialiśmy pod koniec poprzedniego roku, kolejny rok pana jako dyrektora Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław. Czy wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak pan by sobie tego życzył? Czy coś jeszcze należałoby wykonać? Czy jestem ogólnie zadowolony z całej pracy, z pracy Akademii? No myślę, zadowoleni nie będziemy nigdy, bo cały czas dążymy do przodu i chcemy, żeby było lepiej. Dlatego ja myślę, że tak jak sobie założyłem, a to jest mój 13 miesiąc pracy, założyliśmy sobie Akademię na dzisiaj, Akademię na jutro i Akademię na przyszłość. Myślę, że ten plan Akademii na dzisiaj żeśmy zrealizowali, bo wiele, wiele jest poprawy, jeżeli chodzi o bazę, wiele, wiele poprawy jest, bo mamy już internat, wiele, wiele jest dobrego, bo nasze sukcesy młodzieżowe w różnych grupach wiekowych, przede wszystkim cieszy prowadzenie w Centralnej Lidze Juniorów, awans juniora młodszego, wiele, wiele turniejów wygranych w różnych grupach wiekowych, całkiem młodych chłopaków. Także żeśmy dobrze wystartowali, ale przed nami jeszcze wiele, wiele drogi. Przede wszystkim stworzenie takiej bazy, gdzie byśmy się naprawdę czuli jak u siebie w domu i do tego będziemy przez najbliższe lata dążyć. No właśnie, mówimy o bazie. Prezes Marcin Przychodny na konferencji prasowej powiedział, że ta baza powstanie przy Oporowskiej. Czy tam faktycznie, jak pan to uważa, czy pan tam faktycznie jest miejsce na to, żeby tam stworzyć bazę z prawdziwego zdarzenia? Tak, oczywiście, że myślę, że to by było idealne miejsce. Tutaj prezes Przychodny bardzo, myślę, dynamicznie zajął się tym tematem, bo już dzisiaj razem z prezesem o godzinie 11 spotykamy się z architektem, który może nam w najbliższych dniach stworzy wizualizację, jakby ten obiekt miał wyglądać. Także na pewno na przyszłość jest to idealny ośrodek dla naszej młodzieży. Niemniej jeszcze na ten obiekt będziemy musieli, myślę, parę lat poczekać. Cały wywiad z Tadeuszem Pawłowskim jest dostępny na kanale tuwrocław.com. Link do filmu znajdziecie w opisie filmu. Finał wrocławskiej ligi boulderowej za nami. Na ścianach Fabryczna Boulder zawodnicy musieli poradzić sobie z wymagającymi problemami boulderowymi, a zgromadzeni widzowie z pewnością nie narzekali na brak wrażeń. Bouldering to jedna z dyscyplin wspinaczki sportowej. Wspinamy się na niedużej wysokości, bez liny. Do asekuracji służą materace. Jeśli jedziemy w skały, to crashpady, czyli takie przenośne materace. Jest to sport dla każdego. Mamy tutaj różne problemy boulderowe.
od najłatwiejszych do trudniejszych, także każdy może spróbować. Problemy boulderowe to krótkie drogi wspinaczkowe składające się z kilku do kilkunastu ruchów. Kończą się na ostatnim chwycie albo na szczycie ściany. Wrocławska Liga Boulderowa to impreza organizowana od 2012 roku i ciesząca się coraz większą popularnością. Od tego czasu zostało sklasyfikowanych łącznie ponad 700 zawodników, co daje średnio ponad 100 uczestników w każdej edycji. Warto podkreślić, że finał Wrocławskiej Ligi Boulderowej, który odbył się w miniony weekend, miał także charakter charytatywny, bo podczas finału organizowana była zbiórka pieniędzy na walczącego o życie Tymka. Śląsk Wrocław przygotowuje się do rundy wiosennej. Podopieczni Jana Urbana przebywają na zgrupowaniu na Cyprze, gdzie zagrali kolejny sparing. Po porażce z Miedzią Legnica 1-2, teraz wrocławianie znów musieli uznać wyższość rywali, tym razem przegrywając z Mladą Bolesław 0-1. Gra piłkarzy WKS-u znów nie rzucała na kolana, a pozytywnym akcentem niedzielnego sparingu jest występ powracającego po kontuzji Kamila Dankowskiego. Na Cyprze Śląsk rozegra jeszcze dwa mecze. 30 stycznia zmierzy się z czeską Karwiną, a dwa dni później z FK Nitra ze Słowacji. Rozgrywki ligowe Śląsk zainauguruje 10 lutego, kiedy na wyjeździe zagra z Krakowią. Tydzień później wrocławian czeka kolejny trudny wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, a pierwsze tegoroczne spotkanie przed własną publicznością piłkarze WKS-u zagrają 25 lutego. Ich rywalem będzie wtedy Górnik Zabrze. Nie Zaksa Kędzierzyn-Koźle ani PGS Krabbeł-Chatów, a Trefl Gdańsk zdobył Puchar Polski Siatkarzy w sezonie 2017-2018. Gdańszczanie w hali stulecia we Wrocławiu najpierw pokonali w półfinale Zaksę 3-1, a w finale odprawili PGS Kre 3-0. Tytuł MVP turnieju powędrował do atakującego Trefla Damiana Szulca. W półfinałach Trefl pokonał Zaksę 3-1, choć przegrywał 0-1. Gdańszczanie zachowywali więcej zimnej krwi w końcówkach setów, bo za każdym razem wygrywali 25-23. W drugim półfinale Skra szybko pokonała Oniko Warszawa 3-0. W wielkim finale Trefl po emocjonującym meczu pokonał Skrę 3-0 i po raz drugi w swojej historii sięgnął po Puchar Polski. Aż 5 zawodników z Gdańska zostało wyróżnionych indywidualnymi nagrodami. Oprócz wspomnianego Damiana Szulca byli to Piotr Nowakowski, Mateusz Mika, Artur Szalpuk i Fabian Majcherski. Był to trzeci turniej Final Four Pucharu Polski rozgrywany we Wrocławiu. Niewykluczone, że i w kolejnych latach zobaczymy w hali stulecia najlepsze polskie zespoły. Zakończył się zimowy turniej piłkarski. 50 drużyn rywalizowało w 7 kategoriach wiekowych, co dało ponad 120 spotkań piłkarskich. W każdym z nich nie brakowało ciekawych zagrań i sportowych emocji. Co ciekawe, w turnieju wystąpiły 3 zespoły składające się wyłącznie z przedstawicielek płci pięknej. Co więcej, w najstarszej kategorii wiekowej Magdalena Szaj została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Zawody odbywające się w hali MCS-u Wrocław tradycyjnie można uznać za sukces, a organizatorzy już teraz zapraszają młodych piłkarzy na przyszłoroczną edycję zimowego turnieju piłkarskiego. To wszystko w podsumowaniu tygodnia. Więcej informacji sportowych znajdziecie na tuwrocław.com. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i zapraszamy za tydzień.